się na jednej pierwszej chyba imprezie, gdzie już na forum publicznym przekaże Pan informację o tym, że jest Pan kandydatem na wójta gminy Tuczna. Jak to będzie wyglądało i czy to jest prawda, że rzeczywiście, że startuje Pan w tych najbliższych wyborach? Witam Pana redaktora, jak najbardziej. Komitet zarejestrowany, możemy już na Panią ruszać. Akurat tak wypadło, że jest impreza w Żukach i jak najbardziej skorzystałem z zaproszenia. Tak, to prawda, kandyduję na wójta gminy Tuczna. Decyzję o kandydowaniu podjąłem po wielu telefonach i rozmowach z mieszkańcami tej gminy. Ponad rok pracowałem w gminie Tuczna na stanowisku zastępcy wójta. Przez ten okres miałem okazję poznać potrzeby i problemy, z którymi borykają się na co dzień mieszkańcy tutejszej gminy. Zawsze służyłem radą, nikogo w potrzebie nie pozostawiałem bez pomocy. Lubię pracować dla ludzi. Mieszkam w Białej Podlaskiej, mam 55 lat. Z wykształcenia jestem rolnikiem, technikiem. Ponadto skończyłem studia magisterskie o kierunku administracja publiczna w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ponad 20 lat pracowałem w Krajowej Administracji Skarbowej. Wspólnie z żoną wychowaliśmy syna Mateusza. Interesuję się historią. Przez kilka lat brałem czynny udział w programie historycznym TVP Było nie minęło Adama Sikorskiego. Kandyduję na wójta gminy Tuczna, ponieważ uważam, że już czas na zmiany i praktyczny rozwój gminy. Mamy wielką szansę na dokonanie po raz pierwszy tak fundamentalnej zmiany i powrót do normalności gminie Tuczna. Wierzę, że z Wami to się uda. Moje hasło wyborcze to z Wami dla Was razem możemy więcej. W myśl tego hasła obiecuję, że jako wójt gminny będę likwidował podziały i wygaszał konflikty. Realizację moich zamierzeń chciałbym oprzeć na współpracy z sołtysami poszczególnych miejscowości, radnymi Rady Gminy Tuczna, starostą Radą Powiatu Bielskiego, sejmikiem, marszałkiem województwa lubelskiego, wojewodą lubelskim oraz premierem i rządem Rzeczpospolitej Polskiej, jak też i organizacjami pozarządowymi oraz Parlamentem Europejskim. Zapraszam na mojego wyborczego Facebooka pod adresem KWW Krzysztofa Skrodziuka. No i oczywiście do urn wyborczych w dniu 7 kwietnia 2024 roku. Liczę na Państwa głos. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję. Jak Pan sobie wyobraża i czy w ogóle wyobraża Pan sobie to, że takie osoby są istotne w życiu każdego z samorządów i warto z nimi rozmawiać, warto poświęcić im parę minut w ciągu dnia pracy i dzięki nimi również kontaktować się ze swoimi mieszkańcami? Jak najbardziej, jest to dla mnie zawsze bardzo miłe, że mieszkańcy przychodzą, mówią o swoich problemach, swojej jakiejś tam wizji życia w gminie. Szanuję to bardzo. I lubię, jak właśnie przychodzą mieszkańcy i jest to jakaś wskazówka do tego, żeby się lepiej żyło i mieszkało mieszkańcom. Dzisiaj w Żukach impreza w stylu lat PRL. To inicjatywa oddolna, ale również inicjatywa, których rzadko ciężko znaleźć na terenie powiatu bialskiego. Pomysł niebanalny. Tak, jak najbardziej fajny pomysł i uważam, że będziemy się fajnie bawili w latach 80.